Nie ma drugi takiej ziemi, by my byli szczęśliwszymi. Poza jednym naszym krajem, poza Śląskiem, naszym rajem. Każdy kraj ma swój raj. Górny Śląsk też taki raj ma. Raj, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Śląskim rajem jest Nikiszowiec. Część Katowic, będąca górniczym osiedlem robotniczym, w całości zbudowanym z czerwonej cegły, w którym królują śląskie familoki. Symbole regionu, stanowiące ważny element dziedzictwa śląskiej ziemi. Osiedle Nikiszowiec powstało na początku XX wieku z inicjatywy Antona Utemana, ówczesnego dyrektora generalnego spółki Georg von Gisches Erben, do którego należały okoliczne kopalnie. Jest to miejsce o unikatowej architekturze. Tworzy je 9 zamkniętych pierścieniowo bloków, gdzie każdy posiada własne, unikalne motywy dekoracyjne. Magiczna aura Nikiszowca sprawia wrażenie, iż czas się tutaj zatrzymał. Dla mieszkańców tutejszych familoków ważnym punktem odniesienia pozostają wartości związane ze śląską kulturą. Jest tu zachowana taka piękna tradycja górnicza, że mamy takie rody górnicze, dziadek na kopalni, jego syn, wnuki, prawnuki, ale pytanie właśnie dokąd? Bo jeżeli zamkną kopalnię, no to już wtedy nie będzie tej kontynuacji. No i to jest takie trudne, nie? Żeby to przyjąć, bo jak oni się spotykają w rodzinie, no to jak to na Śląsku się mówi, fedrują. Czyli nie opowiadają o sprawach rodzinnych, tylko o robocie. Co się tam dzieje, jak i tak dalej. Kiedyś może tego zabraknąć, a wtedy już jakby pewna tradycja się skończy. Przez lata Nikiszowiec funkcjonował w atmosferze śląskiego etosu ciężkiej pracy, co sprzyjało kształtowaniu silnych charakterów, które otwierały drogę w szeroki świat. Najlepszym tego przykładem jest profesor Dorota Simonides, która dorastała w cieniu nikiszowieckich familoków. Dla mnie Nikiszowiec to nie tylko dzieciństwo, to praca, praca, praca. Dlaczego? Raz, że rano ojciec zjeżdżał, potem brat, wcześniej dziadek, rodzina zjeżdżała na dół do kopalni. Dwa, że opowiadali o tej kopalni i wiedzieliśmy, że ojciec zarabia na nas i chcieliśmy to również pracą jakoś mu odwdzięczyć się. Ta praca była i w domu dalej. Kto dziś pamięta, że ojciec musiał, nas było siedmioro, musiał nam buty zelować, garnki nitować. Tego dziś nikt nie robi, a była dziura, syczało na piecu, trzeba było ten garnek naprawić. I ojciec po szychcie musiał to robić. A matka zajmowała się całą gromadką dzieci, wychowywała te dzieci i ciągle nam powtarzała, że trzeba być uczciwym, dziadek dodawał honornym, no i przede wszystkim pracowitym, bo tylko pracą można w życiu coś zdobyć. Taki był mój Nikiszowiec. Rajski urok nikiszowieckich familoków przez długi okres stanowił niedoceniony element górnośląskiego dziedzictwa. Zwłaszcza wśród młodego pokolenia mieszkańców Śląska. W 2011 roku Nikiszowiec wpisany został na listę pomników historii, dzięki czemu pozytywna energia śląskich familoków odkrywana jest przez coraz szersze grono odbiorców. Wędrówka po Nikiszowcu stanowi magiczne doświadczenie, które pozwala zrozumieć rajski wymiar Górnego Śląska.